Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam małą przekąskę między posiłkami, czyli sałatka z tuńczykiem w stylu francuskim. Marki King Oscar. Wyprodukowano w Portugalii. Widelec w zestawie. Takie oczywiście postaci. No raczej do wykorzystania według mnie w awaryjnej sytuacji, jak nie mamy własnego, czy nawet i łyżki nie mamy, no to takie coś możemy wykorzystać. No, ja zdecydowanie mam większy, więc wolę jeść większym, a to zostawiam sobie dla dzieci. Mamy tutaj porcję 220 gramów, kaloryczność całości to 218 kilokalorii, czyli niezbyt wiele. Tak jak tutaj dobrze napisali, mała przekąska. W składzie oczywiście mamy tuńczyk 20%, ziemniaki, kukurydza, cebula, makaron z mąki pszennej, zielony groszek, czerwona papryka, ocet z białego wina, olej rzepakowy, musztarda francuska, pełnoziarnista, cukier, sól, substancja zagęszczająca, gorczyca mielona, naturalny aromat, pieprz biały. Nie ma żadnych konserwantów, jakiś tylko zagęszczacz, który przeważnie jest w niektórych sałatkach, ale czasami jego nie ma. Czyli ogólnie nie jest jeszcze tak źle. Przecież mogło być gorzej. Wszystko jest w takiej nietypowej puszce aluminiowej. Dosyć łatwo się to otwiera. Wystarczy mocno pociągnąć. No i aż prosi się do takiego dużego opakowania dodać tego nieco więcej. Przynajmniej więcej kalorii by było. No i tak według mnie, skoro tu są kartofle, to po co makaron? Albo jedno, albo drugie? No ale taki to wymysł producenta. Jest makaron w postaci takich muszelek. Taki powiedziałbym al dente, ale taki mocno nasączony czymś, tym olejem. Są te kartofle, ziemniaki. Takie mięciutkie. Jest fasolka. Sam tuńczyk to takie większe kawałki. Raczej to chyba nie jest ten sałatkowy. Wszystko jest takie dobrze nasączone tym olejem. Sam tuńczyk bardzo dobry. Nie jest to może sałatka jak dla mnie taka rewelacyjna. No ale oczywiście w zła smaku nie jest. Wolałbym chyba tutaj same te kartofle niż jeszcze dodatek makaronu. Już ta poprzednia była z makaronem, no to mogli tą zrobić z kartoflami. No ale tak sobie zrobili. To takie trzeba zjeść. Smakowo nie jest to złe. Ogólnie powiedzieć mogę szczerze, że tamta jak i ta najmniej mi podchodzą z tej oczywiście firmy. Te wcześniejsze sałatki zdecydowanie były według mnie lepsze. Szczególnie te takie w torebkach. Te takie powiedzmy, że meksykańska była lepsza od tej. Ale nawet i od tej poprzedniej, co pokazywałem. No ale oczywiście zjeść jak najbardziej się da. Nie jest to coś, co nie można zjeść. Oczywiście jeśli chodzi o cenę, to jeśli patrzymy w
porównaniu na przykład do ilości kalorii, to kompletnie się to nie opłaca. Może jeśli patrzymy na smak, to powiedzmy, że jest to dobre, można jeszcze to zaakceptować, ale żeby to jakieś robić z tego większe zapasy, czy częściej kupować, to według mnie po prostu się to nie opłaca. To jest zdecydowanie za drogie w porównaniu do tego, co dostajemy pod względem ilości kalorii. No ale taka po prostu to jest sałatka. Całe szczęście, że chociaż w miarę jeszcze dobrze smakuje. Nie jest jakaś niedobra, nie mdła. Jak ktoś lubi ryby, to może taką polubi. Ja tą określam jako taką, powiedzmy, średnią. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej cenie. Wszelkie te informacje będą podane pod spodem w opisie. I to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.